13. Europejskie Dni Dziedzictwa oraz 58. Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie. Relacja z niezapomnianej podróży w czasie i przestrzeni w tematach kultury oraz historii. Siemczyno. Malownicza miejscowość na mapie Polski stała się areną niezwykłych wydarzeń kulturalnych i historycznych podczas trwających 13. Europejskich Dni Dziedzictwa oraz 58. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych. 16 września 2023 roku od godziny 17.45 na terenie Zespołu Pałacowo-Folwarycznego w Siemczynie była niepowtarzalna okazja dla miłośników historii i kultury do pogłębiania swojej wiedzy oraz przeżycia niezapomnianej podróży w czasie. Wydarzenie to miało jeszcze większe znaczenie, gdyż odbywało się w trakcie trzeciego zlotu poszukiwaczy detektorystów tropem wojsk szwedzkich, co nadawało jej wyjątkowy kontekst historyczny. Organizatorzy, Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie we współpracy ze Stowarzyszeniem Historyczno-Kulturalnym Tempelburg, przygotowali bogaty program wydarzeń, które dostarczyły uczestnikom nie tylko wiedzy, ale także inspiracji do dalszych poszukiwań historycznych. Uroczysta inauguracja wydarzenia rozpoczęła się przemówieniem prezesa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie Zdzisława Andziaka oraz wiceprezesa Bogdana Andziaka. Ich entuzjazm i pasja do historii od razu wprowadziły uczestników w odpowiedni nastrój do odkrywania dziedzictwa regionu. W pierwszej kolejności przedstawiony został przegląd wydarzeń Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie od 20 maja 2023 roku, to jest od 57. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie. A mianowicie 2 czerwca 2023 roku odbyła się inauguracja wystawy Malowane światłem, witraże Uwe Fossemera. Niemiecki witrażysta pochodził z niemieckiego powiatu Bad Segeberg, który to jest miastem partnerskim dla powiatu drawskiego. Wystawę tę współorganizowali powiat drawski, powiat Bad Segeberg, Pałac Siemczyno Adam Andziak oraz Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie. Patronat honorowy objął starosta drawski Stanisław Cybula. Sztuka witrażu, którą prezentuje Uwe Fossemer, jest niezwykłym i fascynującym dziełem. Wykonanie witraży to wyjątkowe połączenie światła, kolorów i form, które tworzą niepowtarzalne kompozycje. Artysta mistrzowsko manipuluje światłem, przekształcając je w żywe obrazy, które ożywają w blasku promieni słonecznych. Każdy witraż to unikalna historia, która wędruje przez różne odcienie i wzory, tworząc niepowtarzalną atmosferę. Wystawa dostępna była od 2 czerwca do 20 lipca. 4 czerwca 2023 roku sołtys Siemczyna, Michał Olejniczak, otrzymał medal zasłużony dla rozwoju wsi i rolnictwa nadany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa. 6 czerwca 2023 roku na kanale YouTube pana Tadeusza Broszka została opublikowana kronika z 57. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie. Zachęcamy do oglądania i subskrybowania kanału naszego niestrudzonego dokumentalisty. 16 czerwca 2023 roku odbył się finisarz Międzynarodowego Przeglądu Sztuki od Gór po Morze, na którym pokazane zostały prace aż 110 artystów z Polski i zagranicy. To było prawdziwe święto sztuki pełne różnorodnych inspiracji, stylów i technik. Obrazy, rzeźby, grafiki, każda praca była wyjątkowa i przyciągała wzrok swoją niepowtarzalnością. Międzynarodowy Przegląd Sztuki odbywał się w murach Barokowego Pałacu w Siemczynie od 6 maja do 17 czerwca. Wystawa powstała w ramach koalicji trzech województw. Organizatorzy: Stacja Kultura, Województwo Zachodniopomorskie, Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, Województwo Zachodniopomorskie, Galeria 33, Województwo Wielkopolskie, Pałac Struga, Województwo Dolnośląskie. Organizacja wystawy była możliwa dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz Starostwa Powiatowego w Szczecinku. 23 czerwca 2023 rok. HSS uczestniczyło w uroczystym jubileuszowym koncercie chóru Kombatant z Kołobrzegu z okazji 45-lecia rocznicy jego powstania. Chór zaprezentował nowy program piosenek wojskowych i patriotycznych. Chórem jak zawsze dyrygowała pani Jolanta Wójcik-Oszmaniec, a akompaniował pan Krzysztof Subocz. W holu klubu wojskowego można było zobaczyć dwie wystawy. Jedna dotyczyła osiągnięć i trofeów, jakie zdobył chór Kombatant. Można też było zobaczyć kilka tomów dawnych kronik z pierwszych lat powstania chóru. Druga wystawa, bardzo nostalgiczna, dotyczyła zesłania i późniejszych pobytów na Syberii pana Jerzego Lewickiego. Na zakończenie uroczystości z okazji 45-lecia powstania chóru
Wszyscy obecni zostali poczęstowani wspaniałym tortem i kieliszkiem szampana. Nie obyło się bez kolejnych życzeń i ogólnego śpiewu 100 lat. 29 czerwca 2023 roku prezes Zdzisław Andziak podpisał umowę na dofinansowanie publikacji zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich w ramach programu Społecznik. Dzięki temu mamy kolejne wsparcie od Pomorza Zachodniego naszych celów statutowych, jakim niewątpliwie jest aktywizacja społeczności lokalnej, w tym przypadku lokalnych pasjonatów historii, którzy wolontaryjnie wspierają działania redakcji zeszytów przy Henrykowskim Stowarzyszeniu w Siemczynie. Projekt redakcji i wydania 17 tomu zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich realizowany będzie od 1 września do 6 grudnia. Z ramienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego umowę podpisali pani Anna Bańkowska i pan Stanisław Wziątek, członkowie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Program Społecznik zainicjowany został przez marszałka Olgierda Geblewicza. W dniach 1-2 lipca 2023 roku odbyły się 20. Henrykowskie Dni w Siemczynie. W ramach wydarzenia zorganizowano konferencję historyczno-naukową, Aleja Artystów i Rzemieślników, muzyczną scenę letnią, obóz rekonstrukcji historycznych, konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich oraz gry i zabawy dla dzieci. Na zwieńczenie sobotniego dnia wystąpiła opera na zamku w Szczecinie w ramach letniego festiwalu operowego. W drugim dniu odbyła się uroczysta msza święta w siemczyńskim kościele, zwiedzanie barokowego pałacu oraz zawody wędkarskie. Warto podkreślić, że w ramach Bitwy Regionów konkursu kulinarnego dla kół gospodyń wiejskich, w którym rywalizowało 9 kół z powiatu drawskiego, nasze siemczynianki zajęły drugie miejsce. Serdecznie gratulujemy. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową relacją z tego wydarzenia na naszej stronie internetowej hss.siemczyno.pl. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji za ich zaangażowanie, energię i czas, który poświęcili temu wydarzeniu. 20. Henrykowskie Dni w Siemczynie były współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Urząd Miejski w Czaplinku, Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Koszalinie, Pałac Siemczyno Adam Andziak. 7 lipca 2023 roku na kanale YouTube pana Tadeusza Broszka została opublikowana kronika z 20. Henrykowskich Dni w Siemczynie. Zachęcamy do oglądania i subskrybowania kanału naszego niestrudzonego dokumentalisty. 23 lipca 2023 roku na zaproszenie burmistrza Złocieńca wzięliśmy udział w 7. Święcie Drawy. Barokowy i szlachecki zespół rekonstrukcyjny działający przy Henrykowskim Stowarzyszeniu w Siemczynie przeszedł w barwnym korowodzie z centrum miasta do pola biwakowego nad Drawą. Nasza grupa prezentowała stroje szlacheckie i barokowe w pochodzie ulicami miasta. Święto przyciągnęło tłumy kolorowych osób, a atmosfera była niepowtarzalna, pełna radości, muzyki i uśmiechów. 23 lipca 2023 roku po pochodzie w Złocieńcu wyruszyliśmy w naszych strojach do Muzeum PGR w Gudowie, gdzie czekał na nas festyn PRL. Tam mogliśmy podziwiać maszyny i pojazdy ze słusznie minionej epoki. Ale to jeszcze nie koniec. Razem zatańczyliśmy poloneza, dodając jeszcze więcej kolorów i radości temu wyjątkowemu wydarzeniu. 31 lipca 2023 roku zakończyliśmy skład i druk naszej kolejnej publikacji. Trzeci tom specjalny zeszytów siemczyńsko-henrykowskich, traktujący o historii wsi, szczególnie tej najnowszej po II wojnie światowej. Zeszyty dostępne są na terenie zespołu pałacowo-folwarcznego w Siemczynie, ale również w wybranych bibliotekach. Wersja elektroniczna dostępna jest na stronie hss.siemczyno.pl. Projekt współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przy Komitecie do Spraw Pożytku Publicznego oraz Urząd Miejski w Czaplinku. 3 czerwca 2023 wzięliśmy udział w Festiwalu Słowian i Wikingów w Wolinie. Zanurzenie się w magiczny świat Słowian i Wikingów na festiwalu to niezapomniane przeżycie. Uczestniczyliśmy w fascynujących wydarzeniach, podziwialiśmy rzemiosła, braliśmy udział w widowiskowych bitwach i delektowaliśmy się tradycyjnymi smakami. Polecamy każdemu, kto kocha historię i kulturę. Ponad 2,5 tysiąca rekonstruktorów z 27 krajów. Warto zawsze odwiedzić i wspierać rodzime festiwale. W dniach 4 i 5 sierpnia 2023 roku mieliśmy okazję na Poland Rock Festival opowiedzieć o historii ziemi trachimskiej. Zachęcaliśmy wszystkich do odwiedzenia Pomorza Zachodniego. Uczestnicy z entuzjazmem przybierali się w stroje, robiąc razem z nami zdjęcia. Atmosfera była naprawdę magiczna, pełna ciekawych rozmów i szczerego zainteresowania. Warto podkreślić, że 4 sierpnia od godziny 12 prowadziliśmy wraz z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem i jego żoną poloneza dla uczestników Poland Rock Festival. Wspaniała atmosfera, kilometrowy korowód pozytywnych festiwalowiczów. Wykonany przez nas polonez znalazł się w dziesiątce najważniejszych wydarzeń całego festiwalu.
Wspaniałe uczucie dzielić się wiedzą i zobaczyć, jak ludzie z zapartym tchem słuchają. Czekamy już na kolejną edycję festiwalu i możliwość kontynuowania tej niezwykłej podróży przez historię. W dniach 15-25 sierpnia 2023 na terenie Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie odbywał się 6. Międzynarodowy Plener Artystyczny Stacja Kultura 2023. Wnętrza siemczyńskiego pałacu o barokowym charakterze stanowiły źródło niekończącej się inspiracji, a malownicza przyroda ziemi siemczyńskiej dostarczała niezbędnej harmonii dla uczestniczących artystów. Z kolei 24 sierpnia 2023 odbył się wernisaż pleneru. Zaproszeni goście się nie zawiedli. Powstały prace sztuki współczesnej, w tym obrazy, barwione materiały, ceramika i rzeźba w drewnie, zachwycały przybyłych gości. 18 sierpnia 2023. Redaktor programu Pierwszego Polskiego Radia Maciej Walecki wraz z zespołem realizatorów mieli okazję odwiedzić naszą urokliwą miejscowość. W dniu 18 sierpnia gościło u nas z bezpośrednim przekazem Lato z radiem i wraz z Bogdanem Andziakiem na żywo przekazywali słuchaczom informacje związane z kuchnią barokową i historią miejsca. To była podróż w czasie, która pozwoliła nam zbliżyć się do dawnych smaków i tradycji, a także wpłynęło to na wzrost popularności Siemczyna nie tylko w regionie. 24 sierpnia 2023 odbyło się kolejne już spotkanie robocze dotyczące współpracy Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim z organizacjami pozarządowymi. Tym razem w zabudowaniach folwarcznych Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie. Poruszane były tematy związane z nową perspektywą unijną oraz tworzeniem tzw. przedsiębiorstw społecznych. Spotkanie zaaranżowała pani Joanna Kulesza, odpowiedzialna za kontakt z NGO-sami w starostwie, a jednym z prowadzących był pan Piotr Jaśkiewicz z Fundacji Nauka dla Środowiska. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w ostatnim czasie stowarzyszenia mogą czuć się zaopiekowane przez władze samorządowe, a ilość i cykliczność spotkań oraz ich merytoryka jest bardziej niż zadowalająca. 9 września 2023. W sobotę 9 września odbyło się powiatowe Święto Plonów w Siemczynie. Święto Plonów to czas, kiedy mogliśmy razem świętować obfite żniwa, które są owocem wielomiesięcznej pracy i często trudnej na roli. To również doskonała okazja do podziękowania naszym rolnikom za ich poświęcenie i wkład w naszą społeczność. Odbyła się msza święta celebrująca ten niezwykły dzień, następnie korowód dożynkowy ruszył na stadion i pod wiejską chatę. Na czele korowodu prezes HSS Zdzisław Andziak prowadził wóz platformowy, na którym zespół ludowy grał tradycyjne polskie pieśni. Dożynkowe stoiska obfitowały w polskie tradycyjne jadło, były konkursy dla włodarzy i uczestników, obśpiewanie wieńców i wieczorna zabawa. To był wspaniały dzień i miło nam było gościć na siemczyńskiej ziemi tak wiele sołectw ze wszystkich gmin powiatu drawskiego. Wszyscy stanęli na wysokości zadania i dlatego było to naprawdę wspaniałe wydarzenie. Gratulujemy organizacji, a w szczególności dziękujemy sołectwu Siemczyno, OSP Siemczyno, Koło Gospodyń Wiejskich Siemczynianki oraz wszystkim mieszkańcom, że do wspólnie stworzonego tak pięknego wydarzenia dołożyli swój niezwykle znaczący wkład. 13 września 2023. Barokowy Pałac w Siemczynie został wpisany do aplikacji Monument App, która została stworzona przez Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków wraz z Polską Organizacją Turystyczną. Monument App to pierwsza polska aplikacja poświęcona zabytkom, która od 24 czerwca możemy pobrać ze sklepów z aplikacjami App Store i Google Play. Jak podaje Ministerstwo Sportu i Turystyki, Monument App to aplikacja, która nie tylko zapewnia wiedzę o zabytkach, ale także umożliwia nawiązywanie interakcji pomiędzy entuzjastami historii Polski. Użytkownicy będą mogli dodawać własne opisy, udostępniać odkrycia, prezentować ciekawe miejsca, układać mapy i plany podróży. 15 września 2023. Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące planu odnowy wsi Siemczyno. Przy tworzeniu tego planu Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie dołożyło bardzo istotny wkład merytoryczny. Projekt określa strategię działania w sferze społecznej, kulturalnej oraz gospodarczej wsi na co najmniej okres 5 lat. Plan odnowy miejscowości ma przede wszystkim przyczynić się do podniesienia standardu życia i pracy, między innymi realizacja określonych priorytetowych inwestycji. Planowane przedsięwzięcia mają zaktywizować mieszkańców do działań prospołecznych, a w konsekwencji przyczynić się do podniesienia atrakcyjności całej miejscowości. Następnie prezes Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego Tempelburg-Szczaplinka podziękował partnerom trzeciego zlotu tropem wojsk szwedzkich i dokonał wstępnego podsumowania poszukiwań. Przypomnijmy, kto przyczynił się do organizacji tego wspaniałego wydarzenia. Współorganizatorzy partnerzy. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Tempelburg-Szczaplinka, Pałac Siemczyno Adam Andziak, Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie.
Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu województwa zachodniopomorskiego, Urzędu Miejskiego w Czaplinku oraz Starostwa Powiatowego w Drawsku-Poworskim. Fundatorami nagród byli Zwiadowca Historii, Miesięcznik Odkrywca oraz firma Agora Num. Po podziękowaniach i rozdaniu zlotowych upominków kolejnym punktem programu był wykład Zbigniewa Januszańca, lokalnego pasjonata historii z Czaplinka, który przybliżył historię ziemi czaplineckiej ze szczególnym uwzględnieniem Czaplinka i Siemczyna. Jego pasjonujący opis przeszłości tego obszaru skupił uwagę słuchaczy i zachęcił do zadawania pytań oraz dyskusji na temat lokalnej historii. Następnie Krzysztof Socha, archeolog, poprowadził kolejną prelekcję pod tytułem Szwedzki Armagedon, w której przedstawił bilans zbrodni, grabieży i zniszczeń na terenie ówczesnej Rzeczpospolitej po potopie szwedzkim. Był to przekonujący przegląd okrutnych wydarzeń tamtych czasów, który pozwolił zrozumieć, jakie skutki miał ten historyczny konflikt dla regionu. Nie mogło zabraknąć również elementów artystycznych w programie wydarzenia. Zespół Sela zaśpiewał piosenki Starego Dobrego Małżeństwa, co stanowiło miłe urozmaicenie i dodało atmosferze kulturalno-artystycznego ducha. Uczestnicy wydarzenia z oklaskami przyjmowali kolejne utwory. 13. Europejskie Dni Dziedzictwa oraz 58. Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie były nie tylko okazją do zgłębienia wiedzy historycznej, ale także do nawiązania kontaktów z pasjonatami historii oraz doświadczenia niepowtarzalnej atmosfery tej urokliwej miejscowości. To wydarzenie udowodniło, że historia jest żywa i wciąż może nas zachwycić swoją bogatą przeszłością. Dzięki zaangażowaniu organizatorów i prelegentów uczestnicy mieli świetną okazję przemienić się w poszukiwaczy śladów dziedzictwa i odkryć fascynujący świat historii. Idź, człowieku, idź, rozpowiedz. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Rozejdźcie się po drogach, po łąkach, po rozłogach, po polach, błoniach i wygonach, blasku słońca w cieniu chmur. Jest już za późno. Jeszcze zdążę.
będzie straszna, bo czas nas będzie chciał zniszczyć. Lecz nam się uda zachwycić go. Jest już za późno, nie jest za późno. 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 Jest już za późno, nie.